Panie, panowie, osoby niebinarne oraz wasze dzieci, które w tej chwili spojrzały na ekran. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Domu Wielkiego Szwagra, gdzie ósemka symulatorów została zamknięta z pełną autonomią, radząc sobie z trudami życia codziennego. W poprzednim odcinku poznaliśmy wszystkich uczestników i po niewielkim spacerze rozstaliśmy się, by zagłosować, kto opuści naszą willę. Na dziś przygotowałem eliminację zgodną z waszymi głosami, mały konkurs oraz kilka spacerów. Nie ma co kombinować, bo czeka nas delikatna czystka, dlatego łapcie za popcorn, pizzę, wodę czy jakąś tam inną kawę i ruszajmy w kolejny odcinek, bo po nim czeka nas już tylko finał. Wyniki waszego głosowania z poprzedniego odcinka okazały się bardzo czytelne i nie zostaje nam nic innego, jak wykonać wyrok. Na miejscu trzecim znalazła się Alicja, którą sam Zeus postanowił potraktować swoim promieniem śmierci. Drugie miejsce należy do Panam, która dla odmiany zostaje wciągnięta przez czarną dziurę na ganku domu Wielkiego Szwagra. Znaczna większość z was głosowała za usunięciem Steve'a z Minecrafta i dlatego jego porwanie duszy potrwało trochę dłużej, bo biedaczek przeżył potężne konwulsje, leżąc obok barku, zanim żniwiarz zabrał go ze sobą. Skoro najważniejsze mamy już za sobą, a grupa dość solidnie się zmniejszyła, pora przejść do części mniej oficjalnej. Jako że symulatorowie mają mały problem z tym, że ich koleżanki i koledzy wyemigrowali do zaświatów, damy im chwilę, by pogodzili się z tym, że wielki szwagier nie jest sielanką pełną pozytywnych emocji. Śmierć, zdrady, agresja i smutek. To symbolizuje nasza wystawka, na której umieszczamy urny kolejnych wyeliminowanych przez was. I okazuje się, że to właśnie Ksena została najbardziej poturbowana emocjonalnie, z kolei Pedro chyba oberwał rykoszetem od samego Tora, ponieważ wydaje się być nieco bardziej zwęglony niż zazwyczaj. Pora więc na kąpiel, by zmyć prochy swojej koleżanki. To samo CJ, choć on raczej zmywa z siebie zapach śmierci swojego ukochanego. By nie musieć obserwować, jak wszyscy pogrążają się w brudzie i rozpaczy, postanowiłem wynająć lokaja. Wielki szwagier przynajmniej zachowa czystość dzięki Saori Yamadzie. A wszystko to z niekończącego się i wyimaginowanego budżetu, więc hura, nieprzemyślane wydatki. Joel gapi się na pasieki, Ksena ryczy w łóżku, a Janusz odkrywa swój wewnętrzny gniew, obijając ludzi. Nie każdy radzi sobie ze stratą w podobny sposób, dlatego kopniaka dostaje także CJ. Tracz okazuje się naczelnym agresorem, którego pacyfikuje dopiero Pascal telekinetyczną wersją Taekwondo. Fundując mu zestaw poobijanego ryja, bolącego biodra i zakrwawionego garnituru. Mało agresji, tym razem już klasyczna wersja kopniaków trafia w Severusa. Nie mamy jednak zasad odnośnie robienia sobie krzywdy przez autonomię w modach, dlatego kopniaki w CJ również nie wiążą się z dyscyplinarnym usunięciem z domu. Choć patrząc na obolałych, aż się prosi, bo dodatkowo Ksena obrywa butelką w głowę. Ktoś tu ewidentnie oszalał, albo mody zaczęły wywalać błędy, jednak hej, coś się w końcu dzieje. Dopiero kanapka, albo burger, ciężko stwierdzić, uspokoił naszego zabijakę. Ksena, by osiągnąć wewnętrzną harmonię, zaczęła pracować nad drzewkiem, a w kuchni pojawił się duch pierwszego właściciela domu. No i tak to się kończy, jak się nie pozbędziemy nagrobka na czas. Możecie coś z tym zrobić, tylko szybko?
Przynajmniej tyle, że jego jedynym celem jest wzmocnienie muskulatury, więc nic nie niszczy. No i kim jest Dorota Szpilka na bogów? Znów ktoś wlazł do domu wielkiego szwagra i panoszy się, jakby był uczestnikiem. Nad głową CJ-a pojawiły się czarne serca. Czyżby to dlatego, że Steve został wyeliminowany? Kto wie? Kto wie też, co się dzieje z nawiedzoną zmywarką, bo ja na przykład to nie chcę wiedzieć. Kolejny dzień to karaoke Joela, śniadanko Snape'a, robienie lodów przestracza oraz Ksena grająca w VR. Janusz i Severus kontynuują swoje dobre stosunki i chyba się pocieszają po stracie, ciężko stwierdzić. CJ natomiast powraca do swojej głównej zajawki, czyli ćwiczeń. Zaskakująco cała męska część uczestników postanowiła wziąć się za palenie shiszy i tylko ekspert od eliksirów nie kaszlał jak szalony, zaciągając się jadeitowym smokiem. Cudowna nazwa, muszę zapamiętać. I w końcu nadszedł czas na teasowane przeze mnie małe kreatywne wyzwanie, dlatego też na środku domu stawiamy 5 sztaluk. Na nich uczestnicy będą musieli namalować standardowe portrety. Ich umiejętności nabyte podczas całego tego wydarzenia zadecydują, czyja praca będzie najbardziej opłacalna. W sensie ta o największej wartości po prostu wygrywa. Możecie kojarzyć tę konkurencję z mojego podejścia do eksperymentu typu Squid Game. Oczywiście fani zauważą, że tam zwycięstwo gwarantowało przeżycie, tu natomiast nie gwarantuje nic. No chyba, że komuś z was się spodoba dana praca i dostanie fory później w głosowaniu. Pierwszy dobiegł Joel, potem Ksena, Snape i CJ, a na końcu Janusz. Widać natychmiast, że wojownicza księżniczka ma doświadczenie, a Pedro jest trendseterem, bo Groove Street i plebania zerżnęły od niego pomysł. Natomiast Snape postanowił zgodnie ze swoimi umiejętnościami skopiować Ksenę, znów nieładnie. Ale dobrze, więc kto wygrał? Pedro 97, Severus 105, Ksena 2477, Tracz 108, a Karl 109. Wygrywa więc księżniczka, drugie miejsce Johnson, a trzecie Janusz. Czy to coś zmienia? Absolutnie nic! Po tej konkurencji Joel Pascal postanowił zdrzemnąć się w basenie, a reszta skupiła się na śniadaniu i poprawianiu relacji między sobą. Z jakiegoś też powodu po całym ganku rozsiano lody wykonane przez Joela. No pięknie, to się na pewno nie zepsuje. Gdyby tego było mało, obok domu pojawił się jeszcze wilkołak, do którego postanowiła zagadać nasza jedyna kobieta z ekipy, ale nie wyszło. Beer pong, opłakiwanie i joga u Snape'a, który po niej spogląda w gwiazdy. A to wszystko to tylko przygotowania do naszego pierwszego wspólnego wyjścia dzisiaj, czyli Dnia Sportu. Wszyscy na miejscu, choć to CJ postanawia zrobić pielgrzymkę ze śmieciami. Gdy go obserwowałem, coś musiało się wydarzyć, bo Ksena jest poobijana i dodatkowo krzyczy na Joela. Natomiast Janusz poczuł ducha wycieczki. Punkty dla niego za brawurowy pokaz możliwości cheerleadingu. Teraz tylko na zawody dotyczyna i kariera gotowa. CJ jednak nie ma szczęścia, bo nie dość, że zasypia na stojąco, to dodatkowo zmoczył się na parceli z 5 toaletami. Dlaczego o tym mówię tak szczegółowo? Bo dostał za to achievement. Dark Cynic! No i Snape również postanowił zatańczyć bardzo miło. A, mówiłem, że na stojąco, to Karl padł na ryj i na ryj dostają Pedro oraz Janusz, którzy nagle zaczęli się bić, czemu przygląda się Ksena, a Snape tańczy w tle. Zwyciężył Tracz, więc może też kilka punktów dla niego. Reżyserka, bo to w ogóle nie wyszło. Możemy ich stamtąd zabrać? I po powrocie Karl wskoczył na bieżnię. Ksena wróciła do wielkiego rozpaczania i dopiero partia w tę dziwną grę ze świata Star Wars przerwała gigantyczną nudę. Joel naparzał w automaty, by zająć się później jogą, a do domu wbiegł lis o imieniu Fiona.
Magiczny ślizgon postanowił się z nią zakumplować, dając coś, co wygląda w sumie jak wskaźnik do tablicy Ouija. Ale dopiero zaśpiewanie jej piosenki poprawiło ich stosunki. Coś się konkretnie popsuło, bowiem pod domem wielkiego szwagra pojawił się zabójca z pewnym problemem. Mod nie pozwala zabijać nieletnich, więc zapętlił się w animacji dźgania. I właśnie przez to nie mogłem w ogóle skupić się na poczynaniach domowników, dlatego za pomocą magii, cheatów oraz modów postarzyłem tę osobę, co by to upragnione morderstwo doszło do skutku. To chyba nie brzmi dobrze dla naszych domowników. Zwłaszcza, że ten wpakował się do środka i zabrał się za przeglądanie książek. Czyżby eliminowanie zaczęło się wcześniej? Oby nie, bo na koniec przyszykowałem jeszcze jedną kreatywną zabawę, imprezę przebieraną, dzięki której poznamy gust naszych uczestników. I tak, Pedro przebrał się za kolorowego pajaca, Severus za... chyba pielęgniarza? Ksena wdziała gustowne szaty maga, Janusz postawił na galaktycznego chyba kucharza, zaś CJ pierwotnie wybrał stereotypowego detektywa, pewnie by zaskoczyć policję z Los Santos. Jednak sama impreza nie należała do najlepszych, bo pojawił się jakiś denerwujący dzieciak, więc by nie maltretować psychicznie uczestników, szybko odesłałem ich do domu, gdzie czekała finałowa niespodzianka. Finałowa nawet dla mnie. Otóż moi drodzy, od czasu do czasu jeden z modów, dokładnie to taki odpowiedzialny za tragedie życiowe, sygnalizował, że ma problem z wczytaniem się. Wszystko to jednak się zmieniło wraz z tą wycieczką, dlatego po chwili przed domem pojawiła się gwiazda piątku 13, czyli Jason Voorhees, mordując kolejne przypadkowe osoby. Mało, doszło do napadu, więc wszyscy wpadli w panikę poza Kseną, która zaczęła podrywać hokeistę. A na domiar złego, przed parcelą wybuchł pożar jak cholera i palenie simów żywcem. I najwyraźniej wszystkie zakolejkowane skrypty odpaliły się jednocześnie. Skradziono barek i pożar przeniósł się na teren domu. Snape w ogniu, ale na szczęście się ugasił. Przyjechała straż pożarna, a w płomieniach stanął CJ. Wszyscy jednak dzielnie gasili się nawzajem. Gdy kosiarz w końcu posprzątał po tej masakrze, a ja ustawiłem częstotliwość wydarzeń na standardową, czyszcząc kolejkę poprzednich, stało się coś ciekawego. Oto CJ po prostu skręcił kark mordercy. Cóż za obrót spraw i cóż za motywacja do dalszego treningu. Chyba ciężko o mocniejszy finał, dlatego tutaj zakończymy. Widzieliście poprzedni odcinek, więc doskonale wiecie, jak to działa. W opisie tego filmu znajduje się ankieta, gdzie według własnych preferencji wybierzecie kolejną trójkę, która opuści dom wielkiego szwagra, oczywiście z wielkim hukiem. Będzie to ostatnia eliminacja przed finałowym odcinkiem, gdzie zaplanowałem tor przeszkód, specjalne pomieszczenia oraz wyzwania, które wyłonią naszego zwycięzcę bądź zwyciężczynię. Mamy do wyboru brutalnego Joela, utalentowaną Ksenę, napakowanego Karla Johnsona, młodego malarza Severusa Snape'a oraz króla bujek Janusza Tracza. Wybór finalistów zostawiam w waszych rękach i do zobaczenia za tydzień w domu wielkiego szwagra. Fly me to the moon, let me play among the stars. Da-da-da-da-da.